Siema wszystkim, dzisiaj piątek. Trening będziemy robić troszeczkę wcześniej niż normalnie robię. Dzisiaj plecki, czekam właśnie na Ponczusia, który zaraz do mnie przyjedzie. Mamy robić martwe ciągi. No co do treningu, no to tyle, nie? No może coś tam nagramy, coś tam wrzucimy, może gdzieś tam złapę jakiś większy ciężar i parę razy go uniosę. Choć mówię, wczoraj byłem w Starachowicach na masażu fizjoterapeutycznym, także też troszeczkę jestem wyklejony, trochę pokuty, żeby gdzieś tam te mikrourazy czy urazy usunąć, pozbyć się ich. Także no coś będziemy dzisiaj robić, tak? Teraz tak, no dużo pytań mam na temat mojego startu, ostatniego startu na Mistrzostwach Śląska. Słuchajcie, od jakiegoś tam czasu, niedługiego, ale jakiegoś tam czasu, nie wiem, paru tygodni, borykam się z taką nieprzyjemną kontuzją, nie wiem, wydaje mi się, że to jest naciągnięcie przyczepu mięśniowego, czyli piersiowego, który łączy się chyba z tym przyczepem bicepsa, tak? Bo gdzieś tam, jak zaczynam dźwigać, no to taki czuję nieprzyjemny, czuję takie nieprzyjemne uczucie, zarówno jak i w piersiowym, także tak jak i tutaj w bicepsie, tak? Także wszystko wskazuje na to, że jest tam jakieś troszeczkę poważniejsze naciągnięcie lub delikatne naderwanie, tak? No. Ciężar, który tam zrobiłem, no, dla jednych jest, nie wiem, mały, dla których nie jest mały, no nie zapominajmy o tym, że jest to na dzień dzisiejszy 2,5 kg ciężar cięższy od rekordu Polski, także ja uważam, że spoko, to czego nie mogłem zrobić w zeszłym roku, zrobiłem w tym, no jest marzec, tak? Mistrzostwa Polski mamy w kwietniu, także no mam nadzieję, że doleczę ten piersiowy i będzie troszeczkę lepiej, bo jak wiecie, no w tym roku faktem, że bez zatrzymania, ale wyciskałem dużo większe ciężary, tak? Następna sprawa jest taka, że ja zrobiłem tylko dwa podejścia. Nie robiłem trzeciego, który mogłem śmiało robić i wycisnąć, no bo nie było sensu, tak? Bynajmniej dla mnie. Poza tym, po co ja mam przed jakąś swoją tam konkurencją odkrywać wszystkie karty? Mówię, jeżeli tylko doleczymy ten mój problem, no to powinno być całkiem przyzwoicie. Nie będę tutaj gdzieś opowiadał, że będę robił rekord polski seniorów, czyli musiałbym wycisnąć więcej niż 250 kg, ale no nie będzie to mały ciężar i na pewno w dziadkach będzie mnie ciężko pokonać. Zobaczymy, jak seniorzy się przygotują. To też wszystko zależne, bo zarówno będę startował jak i w seniorach, i w weteranach, tak jak zawsze. Także ja lubię się gdzieś tam sprawdzać, powiedzmy, silniejszymi i młodszymi od siebie. Bo mój wiek też już wskazuje na to, że no, jest ta tendencja spadkowa. Chociaż ja wierzę, że jeszcze wrócę. Nie powiedziałem ostatniego słowa, także pozdrawiam moją konkurencję ode mnie z rzeźni. No i tyle, no. Także możecie gdzieś tam mnie obserwować sobie, co tam się dzieje w moim życiu. Mówię, no wydaje mi się, że też jestem troszeczkę też przetrenowany, tak? Bo nawet ostatnie tricepsy, jak robiłem, to dochodziłem tylko do 210 kg, robiłem jedno powtórzenie, a drugie już było za ciężko. Także troszeczkę odsapniemy, odpoczniemy i wracamy. Także chyba Ponczuś już przyjechał. Będziemy się przebierać, smarować i dźwigać ciężary. Pozdrawiam. Larry z rzeźni.